Napęd silnikowy sprężyny załączającej wyłącznika automatycznie ładuje sprężynę po zamknięciu styków. Korzystanie z napędu silnikowego umożliwia rezygnację z manualnego ładowania oraz utrzymania ciągłego naprężenia sprężyny podczas pracy. Przed rozpoczęciem obsługi zwolnij sprężynę załączającą i otwórz styki główne wyłącznika. Naciśnięcie przycisku włącz spowoduje zwolnienie sprężyny. Naciśnięcie przycisku wyłącz spowoduje otwarcie styków. Indykatory powinny wskazywać stan otwarcia wyłącznika i nienaładowanej sprężyny. Aby zdjąć przednią osłonę wyłącznika, odkręć cztery śruby znajdujące się w jej narożnikach. Następnie obniż dźwignię napędu ręcznego, aby ułatwić sobie zdejmowanie osłony. Napęd silnikowy jest zamontowany obok dźwigni napędu ręcznego. W przypadku montażu napędu silnikowego upewnij się, że wyżłobienie w otworze silnika jest wyrównane ze szczerbiną w osi wyłącznika. W tym celu możesz obrócić otwór silnika, przekręcając śrubę z tyłu napędu za pomocą płaskiego śrubokręta. Następnie włóż napęd silnikowy, zachowując określony kąt, aby odpowiednio umieścić oś wyłącznika ACB w silniku. Mocujemy silnik za pomocą śruby. W przypadku wyłącznika HW1 w wersji wysuwanej podłącz złącze silnika do interfejsu zacisków w odpowiednim miejscu. Oznaczenie MO dla silnika. Umieść listwę zaciskową w podstawie znajdującej się na górze kasety. Zablokuj ją za pomocą śrub ćwierćobrotowych znajdujących się na uchwycie listwy. W przypadku wyłącznika w wersji stacjonarnej podłącz złącze silnika do interfejsu zacisków w odpowiednim miejscu. Umieść listwę zaciskową w podstawie bloków zaciskowych. Zamocuj z powrotem interfejs zacisków za pomocą śrub ćwierćobrotowych. Aby zamocować przednią osłonę wyłącznika, pociągnij za dźwignię napędu, załóż osłonę i przykręć ją czterema śrubami.